Halo, 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 halo. Dzień dobry, witam serdecznie. O, podgląd mi zgasł. Kurczę, fix. Dobra. No to przecież na żywo ma iść. Sekundę. To robię specjalnie podgląd na telefonie. On mi tu coś świruje, no. Ładnie to tak? Dobra. Wszystko działa. Dajcie znać tylko, czy słychać, czy widać. Czy wszystko należycie działa tak, jak należy. Zmieniam dostawcę internetu w najbliższym czasie. Zobaczymy, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. No, trzeba ryzyko podjąć. W każdym razie przełączam się na... Sekundeczkę. Na włókna szklane, słuchajcie, przełączam się powoli, czyli powinno działać wszystko tak, jak należy. No, zadziwiające jest to, że... Kable z włóknem szklanym i tak dalej są kładzione dopiero teraz w Berlinie, podczas gdy tak w takim Sopocie, na przykład u mnie, skąd pochodzę, położone zostały już chyba 20 lat temu, jeśli się nie mylę, albo 24 lata temu, jeśli się nie mylę. Już nawet dokładnie nie pamiętam kiedy. Dajcie znać, kochani, tylko czy widać, czy słychać. O, już dobra, dziękuję serdecznie, Barbara, za wiadomość. Wszystko działa jak należy, także powinno działać. No, dobra. Tak myślałem, czy zrobić tą transmisję dzisiaj, bo zrobiłem króciusieńkiego live'a, zrobiłem jakoś w południe. Dotyczyło się to sytuacji tak zwanej awarii, nazwijmy to, związanej z McDonald'sem, która to awaria oczywiście pojawiła się w wielu regionach świata. Że tak powiem, symbol amerykanizmu został obalony, tak? Został przymrożony na jakiś czas. No przynajmniej, powiedzmy sobie szczerze, dla zdrowia to dla niektórych wyszło, bo nie zjedli tego, co tam oferują. Także, no okej. Zrobiłem tego live'a i powiedziałem, że być może zobaczymy, czy dzisiaj pójdziemy dalej z tym tematem, czy odpuszczę. Dlatego, że jednak, no wyrobiłem się z paroma sprawami, aczkolwiek energii aż tak dużo, za dużo nie zostało. Słuchajcie, dzisiaj jedna taka, chodzi mi po głowie taka jedna wizja, którą się za chwilę podzielę, jak tylko parę osób jeszcze dojdzie. Druga sprawa, dlaczego zastanawiałem się nad zrobieniem tego live'a, no słuchajcie, no kurczę, no żaden live, żaden jasnowidz nie przebije kabaretu, który dzisiaj się w Polsce odbywał. Kabaretu, to znaczy wystąpienia naczelnego stand-upera, kabareciarza Jarosława K. przed następną kabaretową instytucją pod tytułem Komisja, za przeproszeniem, śledcza. I tak pomyślałem, mówię, cholera jasna, no co, po co ja będę robił live'a, to już ja nie przebiję, ja nie mam żadnych szans, to przecież wszyscy siedzą przed telewizorami i się po prostu tam zarywają ze śmiechu. No o, dziękuję Aniu serdecznie za wsparcie, dziękuję serdecznie, już pokazuję wsparcie, jakie Ania udzieliła. Aniu, będą karty? Oczywiście będą. Pamiętaj, że ja tam, wiesz, staram się zaznaczać, żebyś widziała. Dziękuję serdecznie Ani za wsparcie dla kanału, za to, że dzięki ludziom takim jak Ania, no to powiedzmy ten kanał istnieje, bo przynajmniej opłaca rachunki za internet, który wcale w Niemczech nie jest drogi. W Niemczech jest do kitu i drogi. W Bułgarii jest tani, jeden z lepszych chyba obecnie w Europie przynajmniej. A wydawałoby się, że Bułgaria taka dzika, nie? Słuchajcie, w ogóle fajna rzecz, jeśli chodzi o internet i takie sprawy, to jak byłem w Bułgarii w zeszłym roku, wybraliśmy się na wycieczkę bodajże do Żerawny, teraz nie pamiętam, nie zdążyłem zrobić zdjęcia, bo przejeżdżaliśmy po prostu samochodem szybciutko i ja nie byłem kierowcą. Słuchajcie, straż pożarna, i ta straż pożarna jeździła takimi tymi samochodami, one się chyba łazy nazywały, te takie ciężarówki, słuchajcie, z lat jeszcze może ewentualnie 50. rosyjskie, te takie, słuchajcie, tam takie samochody do dzisiaj jeżdżą, oni mają jeden z najszybszych internetów, najlepszych internetów w Europie w tej chwili, a straż pożarna posługuje się takimi starymi łazami, takimi starymi ciężarówkami, no kurczę, fix, po prostu, no jak ja żałuję, że nie zdążyłem, ale w tym roku zrobię zdjęcie, mam nadzieję, że w tym roku się uda. Dziękuję serdecznie również Eugenika za wsparcie, dziękuję za wsparcie dla kanału, bardzo się cieszę, słuchajcie, za takie wsparcie i oczywiście, jak wiecie, ja wynagradzam to po prostu kartami, każdemu, kto tego wsparcia udziela, także dobra, parę wizji.
Przede wszystkim może zacznijmy, skomentuję po prostu ten kabaret, który się dzisiaj wydarzył, a mianowicie zeznania naczelnego stand-upera, komika, satyryka, no nie wiem jak to nazwać, satyra raczej, pana Jarosława K. przed komisją. Słuchajcie, przecież to był dowód na to, gdzie oni wszystko i wszystkich mają. Co z tego, że zostały wybory, co z tego, przecież to po prostu było jak rozmowa z, taka jak obejrzycie sobie zeznania szefów mafii włoskiej, tudzież zeznania w Norymberdze, czy tych oskarżonych, no to po prostu to jest jedna i ta sama kategoria, ani po prostu ten pan Jarosław w swoim zacietrzewieniu, po prostu zauroczeniu samym sobą i swoimi urojeniami dalej uważa, że on po prostu jest i niestety powiem szczerze, tak, ciągle jest przy władzy, ciągle są przy władzy, dlatego że ciągle mają zabetonowane po prostu pozycje i różnych swoich tam kolesi w różnych instytucjach. Także wielkie były oczekiwania w związku z tym dzisiejszym dialogiem komediowym w komisji. Wielkie było oczekiwanie, ale oczywiście spełniło się, co się miało spełnić. Nie dowiedzieliśmy się nic, a ci, którzy za mocno pytają, i tutaj powiem szczerze, ci, którzy za bardzo pytają w tej komisji, narażają się na bardzo poważne ryzyko w tej chwili i mówimy tutaj o ryzyku, że tak powiem, szkód fizycznych, no, nazwijmy to w ten sposób. To są ludzie, którzy grają z ogniem. To są ludzie, którym naprawdę coś zagraża i ja uważam, że będziemy za chwilę mieli wypadek jakiś dziwny jednego z członków tej komisji. Za chwilę będzie jakiś wypadek dziwny, bądź też dziwna sytuacja jakiegoś wypadku czy katastrofy w rodzinie ludzi będących w tej komisji. Mówimy o tych, którzy nie należą do PiS-u. Będą jakieś takie sytuacje, słuchajcie, dlatego że to jest troszeczkę igranie z ogniem i pewne informacje wyjść nie mogą. Gdy wyjdą pewne informacje, to po prostu no, w tym momencie chyba najlepiej byłoby Polskę zburzyć, odbudować od nowa. Byłoby prościej. Dlatego nie zdziwcie się, jak za chwilę usłyszycie o jakimś dziwnym wypadku. Nie, takie mam jakieś odczucia, że niestety ktoś z tej komisji, nie wiem, ja widzę w tej chwili obrazek i powiem wam szczerze, że to jest osoba siedząca po prawej stronie, przynajmniej na tym obrazku, który ja widzę, nie umiem określić. Mam takie wrażenie, że wydarzy się jakaś tragedia, która uniemożliwi po prostu tej osobie działanie dalej w taki czy inny sposób. To jest jedna wizja. Druga wizja, krótka. Dzisiaj będzie krótko. Dzisiaj się nie będziemy rozwodzić za bardzo. Może zanim wizję poruszę, to padło takie pytanie, słuchajcie, bo podczas tego live'a w dzień puściłem taką króciutką informację, że prowadzę warsztaty, tak, i tam doprowadzam już przedostatnie czy ostatnie zajęcia, powoli robimy w soboty z warsztatów jasnowidzenia drugiego stopnia i ktoś powiedział, tam tak złośliwie skomentował, to jasnowidzenia można się nauczyć. No więc ciekaw jestem waszej opinii. Szybko napiszcie jakiś komentarz, albo najlepiej komentarz, albo dobra, niech będzie na czacie. Czy uważacie, że jasnowidzenia można się nauczyć? Rączka w górę. Jeden komentarz. Czy uważacie, że można się tego nauczyć? I nie pytam tu uczestników moich warsztatów. Ja się pytam po prostu was. Co myślicie na ten temat? Czy można nauczyć się jasnowidzenia? Poczekamy chwileczkę oczywiście na odpowiedzi, bo to zawsze z jakąś tam pewną obsuwą. Ja mówię, to dociera pół minuty później do was, zanim wy piszecie i mi się to pojawi, no to trzeba tak tam te kilkadziesiąt sekund jednak mimo wszystko podliczyć. Napiszcie komentarz. Napiszcie szybciutko komentarz. Albo pod wideo, albo napiszcie po prostu teraz na czacie, czy uważacie, że można się tego nauczyć. Czy można się nauczyć jasnowidzenia? Powtarzam pytanie, czy można się nauczyć jasnowidzenia? Bo ten temat wydaje mi się, uważam, że jest to możliwe. Eugenika napisała, dobra, mamy jedną odpowiedź, a reszta? Co reszta myśli? Co reszta myśli? Zobaczymy. No, zabawmy się, zobaczmy, ile z was tam, ilu z was potrafi odpisać na pytanie zadane na tym. Słuchajcie, ciekawą rzecz odkryłem na TikToku niechcący.
jakaś użytkowniczka mi pomogła. Jak się robi live'a na TikToku, to teoretycznie można się połączyć z osobą, która jest po drugiej stronie i po prostu ta osoba w tym momencie też tak jak na Zoomie się włącza i można rozmowę przeprowadzić. Także nie wiem, czy no, za jakiś czas się nie będziemy przerzucać bardziej na TikToka, słuchajcie, bo tam przynajmniej jak Eugenika na przykład chciałaby udzielić odpowiedzi, to może się po prostu włączyć jako wideo i możemy sobie porozmawiać. Szkoda, że tego nie ma na YouTubie. Bardzo by się to przydało. Bardzo by się to przydało. Bo, no ja wiem, że nie każdy by chciał w ten sposób, ale bardzo by się to przydało i ożywiło na pewno. I tak, i nie, trzeba jednak mieć też intuicję. No właśnie, ale Elżbieta, intuicję. A czym jest intuicja, a czym jest jasnowidzenie? Ja uważam, że to jest jedno wynika z drugiego i jedno jest i drugie w sumie tak naprawdę pewnego rodzaju synonimem. O! To mi się podoba. Bardzo ładne zdanie napisała Eugenika. Zacytuję wam, pokażę. Kwestia obudzenia pewnych umiejętności, które wszyscy posiadamy. A jak ktoś jest czarnowidzem, no to czarnowidzem, no to generalnie to 40 milionów Polaków jest czarnowidzem z założenia, z kulturowego przyzwyczajenia. Po prostu, gdzie się dwóch Polaków spotka, tam snują się takie po prostu wizje, że jakby ich pięciu co najmniej było i każdy tylko i wyłącznie wymyśla coraz czarniejsze, więc tutaj nie ma problemu akurat. Czarnowidzem jest każdy z założenia. W szczególności jak jesteśmy Polakami, to jesteśmy czarnowidzami, to wszystko ojej, wszystko widzimy na czarno, wszystko widzimy źle, wszystko niedobrze, wszystko problem i tak dalej. Barbara uważa, że nie, że to jest dar. No dobrze, no uważasz, że to jest dar, no to teraz przyczepię się troszeczkę może twojego myślenia, zadam ci takie pytanie. Jeśli uważasz, że jest to dar, przyjmujesz, że jest to dar, to w tym momencie, przyjmując takie założenie, odpuszczasz sobie próbę nauczenia się czegoś, dlatego że jest to dar. To jest trochę na takiej zasadzie, nie, możesz się ze mną zgodzić, możesz nie, Barbaro. Ja tutaj oczywiście chcę troszeczkę podywagować. Mówi, że nie można się tego nauczyć, że jest to dar. Okej, okay, no dobrze. To troszeczkę jest na takiej zasadzie, aha, ponieważ jest to dar, nie można się tego nauczyć, więc ja się nie będę tego uczyć, bo jest to dar i tego się nie można nauczyć. Czyli nawet nie próbujemy, wychodząc z takiego założenia, nie podążamy, nawet nie próbujemy się czegoś nauczyć, bo jest to przecież dar. To jest trochę na takiej zasadzie, jak niektórzy ludzie, spotkałem kilku takich ludzi w życiu, którzy mówili, że nie mam talentu do muzyki. Ja mówię, a skąd wiesz? No bo nie mam talentu, ale ja mówię, ale skąd wiesz? No bo kiedyś usiadłem przy pianinie i mi nic nie wychodziło. No dobrze, ale ile tam ćwiczyłeś na tym pianinie? No nie ćwiczyłem, bo nie mam talentu. No spróbowałem, nie wychodziło. To znaczy, że nie mam talentu. Czyli wychodzenie z założenia, że muszę mieć talent, żeby w ogóle coś zacząć się uczyć, tak? Żeby w ogóle się rozwinąć. Poddaję pod dyskusję oczywiście takie zdanie. Czy jest to dar? A może tym darem obdarzeni jesteśmy wszyscy. Kto powiedział, że jest to dar? Bo ja mogę się ośmielić powiedzieć jedną rzecz. Takie rzeczy, jak dar, mówią ci ludzie, którzy za żadne skarby nie chcą, żebyś się czegoś nauczyła. Może się zgodzisz ze mną? Hmm? No dobra, uważasz, że nie, bo to dar, jest okej. Okay. No to co? No to kto jeszcze uważa, że można się nauczyć jasnowidzenia, a kto uważa, że nie? Ciekaw jestem po prostu waszych opinii. Napiszcie. Bo ja powiem wam szczerze tak. Ja mam takie podejście, zresztą zawsze byłem buntowniczy, się nie zgadzałem. Kiedyś usłyszałem coś takiego, że wyobraźni nie można się nauczyć, wyobraźni nie można rozwinąć. A potem się okazało, że jednak nawet cała gałąź nauki, psychologii jest poświęcona rozwijaniu tychże umiejętności. Czyli mało, że wyobraźnię można rozwinąć, można się jej nauczyć, ale tak naprawdę wyobraźnię ma każdy z nas, bo inaczej nie bylibyśmy w stanie po prostu przetrwać, nie bylibyśmy w stanie zaplanować obiadu, nie mówiąc już o zaplanowaniu dnia czy wakacji, po prostu wyobraźnia jest naturalną koleją rzeczy, jest naturalną rzeczą, którą każdy z nas ma. To nie problem jest z wyobraźnią, to problem jest z tym, w jaki sposób ją postrzegamy, co o niej myślimy. A niestety to, co myślimy o czymś,
powoduje, że to czym to, że to coś staje się częścią naszego życia. Jeśli uważamy, że czegoś nie możemy się nauczyć, to nawet nie próbujemy, dlatego że uważamy, że nie możemy się nauczyć. A ja uważam właśnie, że jasnowidzenia nie tyle można się nauczyć, bo każdy się rodzi z taką mniej lub bardziej zaawansowaną, powiedzmy, umiejętnością. To jest umiejętność tak samo jak i wyobraźnia, tak samo jak i pamięć i inne możliwości, które mamy, są po prostu blokowane przez systemowe sprawy, systemową edukację, system... Przede wszystkim najgorszą zbrodnią po prostu dla ludzkości, niestety, jest systemowa edukacja, która poszła w ogóle w jakimś dziwnym kierunku, bo rzekomo, najlepiej jak mówią w szkołach takich, gdzie mówią o rozwijaniu wyobraźni to czy kreatywności, to uczą to ludzie, którzy tak naprawdę koło kreatywności nawet nie stanęli, a tak naprawdę to jest trochę tak po niemiecku. Aby być kreatywnym, to należy 1, 2, 3 i 4, ale już w innej kolejności nie wolno. Nie wolno. Trzeba, żeby być kreatywnym, trzeba iść za regułami. Tacy są Niemcy. Ja uważam, że słuchajcie, naprawdę, każdy ma dar, każdy ma tą umiejętność przewidywania pewnych rzeczy, wyczuwania pewnych rzeczy. Powiedzmy, nazwijmy to intuicją, bo to są rzeczy, które się tak ze sobą łączą, że nie można powiedzieć, no jasnowidzem może być ktoś bez intuicji. Nie, musi mieć intuicję, żeby być jasnowidzem i w każdą drugą stronę to jest po prostu, to musi być. Także słuchajcie, ja uważam, że każdy ma takie możliwości, one zostały tylko po prostu zablokowane, więc może nie tyle można się nauczyć, co można je odblokować, odświeżyć, rozwinąć, odkryć, uwolnić, może w ten sposób. To jest coś, co i tak jest w każdym. I ja to właśnie robię na warsztatach, słuchajcie, jasnowidzenia. To właśnie robimy na warsztatach jasnowidzenia. Już to są któreś z kolei warsztaty. W tej chwili robię drugi etap takich warsztatów, drugi poziom, drugi level, że tak powiem. I dzieją się na tych warsztatach fascynujące rzeczy. Fascynujące rzeczy, czasami są rzeczy zupełnie tak synchroniczne, tak po prostu nieprawdopodobne, że to się w głowie nie mieści, jak robimy tam różne eksperymenty pod moim oczywiście, że tak powiem, skromnym dyktandem, bo staram się dzielić to tymi narzędziami i podejściem, przede wszystkim podejściem, które uważam za najlepsze do rozwijania. Tego nie tylko można się nauczyć, to każdy ma, to tylko można udoskonalić, to tylko można rozwinąć, to tylko można uwolnić. To jest po prostu wyjście z klatki, wyjście z pudełka, wyjście z właśnie z tej jakiejś takiej klatki, której na swój sposób gdzieś tam zostaliśmy na jakimś etapie zamknięci, a później zaczęliśmy również zamykać się sami. Także musiałem poruszyć ten temat, bo jak ktoś poddaje pod wątpliwości, czy można się czegoś nauczyć, to ja poddaję pod wątpliwości, że tak powiem, trochę inteligencję tej osoby, bo wystarczy troszeczkę się zastanowić, słuchajcie. To wszystkim tym, którzy mówią, że to dar, przestańcie powtarzać pierdoły po szubrawcach, którzy po prostu wam to powiedzieli tylko po to, żebyście nawet nie spróbowali się czegoś nauczyć. Nie powtarzajcie, kochani, nie powtarzajcie głupio tempo, że tak powiem, jakichś takich przemyśleń na temat jasnowidzenia, na temat tarota, zasłyszanych po prostu, bo ktoś wam powiedział, użyjmy swoich własnych umysłów. Jeśli czujesz, że możesz się nauczyć, to znaczy, że coś w tobie gdzieś w środku jest, tam jakaś malusieńka część twojej podświadomości wie, że to jest możliwe i trzeba za tym iść i trzeba spróbować. Ja pół żartem, pół serio teraz powiem jedną rzecz a propos brzuchomóstwa. Kiedyś postanowiłem sobie, tak zadałem sobie pytanie, bo to oczywiście, och, słyszałem, tam był brzuchomówca, ale to dar, nie, to dar, on się urodził z taką umiejętnością. No się urodził. Tak samo się nauczył mówić po prostu i chodzić jak każdy inny człowiek, pan Jan Gałązka, tak? Polski brzuchomówca, który 20 lat przede mną niestety odszedł z tego świata, a ja 20 lat później zacząłem kontynuować, że tak powiem, taką tradycję, bo brzuchomówstwo w ogóle w Ameryce na przykład spopularyzował Marian Czajkowski, alias Amazing Harry Lester, Polak. Polak, tak. Dobra, ale wróćmy do tego, o co chodziło. No to takie myślenie, och, talent, dar.
A ja sobie tak pomyślałem, mówię, kurczę, fix. Ale może można się, może dardarem, ale no może no, jakoś spróbować, no. Najwyżej nie wyjdzie. Gdyby nie było we mnie tego myślenia, słuchajcie, to bym zrobił to, co zrobiło masę moich kolegów. Wyszło z założenia, że to jest dar, w związku z tym, no trudno, no, to trzeba się takim urodzić, żeby zostać brzuchomówcą. Nigdy bym tym brzuchomówcą nie został. Ja miałem zawsze, słuchajcie, podejście buntownicze. Jak ktoś mi mówił, że czegoś nie można, to ja zawsze podważałem, zawsze tego, na jakiej podstawie twierdzić, że nie można. Przecież wielokrotnie zostało na świecie udowodnione na różne, przeróżne sposoby. Ktoś mówił, że czegoś się nie da zrobić. Fordowi też powiedzieli, że czegoś się nie da zrobić i zrobił dzięki temu samochody Forda jeżdżą do dzisiaj. Coś to jest ta odwaga po prostu podważenia czyjegoś zdania. Ja nie tworzę nigdy żadnego autorytetu. Dla mnie jest, ja zawsze powiedziałem, nieważne ile milionów ma, nieważne czy jest szefem telewizji, czy jest prezydentem, czy ten. Albo jest fajny koleś i gadamy, albo jest ten i nawet piwa się nie napijemy. Autorytet? Co znaczy autorytet? Ile znamy takich pseudoautorytetów, którzy wam powiedzą, och, tego nie trzeba, nie wolno, tego nie da rady zrobić. I to w tym momencie mi się to pojawia takie pytanie, bo tobie się to nie udało, to znaczy, że mi się ma nie udać? Bo tobie się to nie udało, to ma się nie udać na przykład, nie wiem, Zosi Stasiowi? Bo tobie się nie udało, to tak jest? Nie, niestety nie. Świat jest o wiele piękniejszy. Świat wielokrotnie udowadniał. Kiedyś twierdzono, że maszyna nie może latać w powietrzu. Znaleźli się tacy, którzy pokazali, że może latać. Mało tego, latać w kosmos też potrafi. Byli tacy, którzy twierdzili, że nie można tam z jakąś szybkością biegać tego i jakiś tam sportowiec, Bannister, czy jak on tam się nazywał, pokonał po prostu rekord. A jak pokonał ten rekord, to nagle się okazało, że zanim zaczęli gdzieś, coś zmieniło się w świadomości. I inni ludzie zaczęli ten rekord również pokonywać, bo ten przeskok w świadomości, skoro już zostało to pokonane, to znaczy, że jest to możliwe, spowodował to, że i inni biegacze zaczęli biegać szybciej. Więc jak mi ktoś mówi, że nie można się nauczyć jasnowidzenia, to zadam proste pytanie. Czy poświęciłaś na to wiele godzin, wiele dni swojego życia, żeby to sprawdzić, czy też po prostu powtarzasz coś, co ci ktoś kiedyś powiedział? I na 99% mogę takiej osobie powiedzieć, że niestety powtarzasz to, co ci ktoś powiedział, to, co wierzysz w sobie gdzieś tam, ale nie jest to w żaden sposób sprawdzone przez ciebie. Nazwijmy to empirycznie, ok? Także ja uważam, że można się nauczyć. Co ty, piesek, chcesz? Byłeś na spacerze, nie przeszkadzaj mi tu. Piesek się podłącza, żeby wam powiedzieć, że tak, że pan się ma rację, tak? Tak powiedziałabyś tam po psiemu hał, hał, że pan się ma rację. Nie? Pan się to ma zawsze rację, tak? Nawet jak nie ma racji, to ma zawsze rację, tak? Ale piesek ma jeszcze większą rację niż pan się ma. No co ty chcesz? No pies mi się pcha na kolana, no. Weźcie pieska, bo mi się na kolana pcha. Idź tam do Mai, do panci. Idź zobacz, co Maja robi. Nie właśnie na kolana, słonko. No będzie mi przeszkadzać. Dobra, słuchajcie, będzie taka wizja trochę psia. Pies będzie mnie tu wspomagał albo przeszkadzał. Popcia, nie przeginaj. Chcę się podzielić takim jednym odczuciem, które chodzi mi po głowie. Nawet może powiedziałbym pocieszającym odczuciem, aczkolwiek, jak wiecie, ja uważam pana Putina, tak, za nieistniejącego już dawno. Mówimy o prawdziwym Putinie, ja już powiedziałem to bardzo dawno temu, ja wyczuwam go raczej w tym momencie jako człowieka, który już dawno z tego padołu odszedł. To jest tylko wizerunek, to jest tylko postać, to jest taki Gruppenführer Wolf, jak było to w Hansie i Klosie, tam jeden odcinek, czyli po prostu sztuczny twór, Big Brother, nazwijmy to Wielki Brat, rok 84, sztuczna postać, która tak naprawdę nie istnieje. Putin, tak, o którym mówimy, o którym wszyscy czytają i tak dalej. Teraz jeszcze wybory, bierze udział w wyborach. No i on to jest taki zdolny, słuchajcie, facet, taki kandydat, że on potrafi się w 10 miejscach jednocześnie pokazać po prostu, słuchajcie, i wzbudzać zachwyty poddanych. Ja uważam, że prawdziwy nie istnieje. Podkreślam to, uważam, że został już dawno wykończony.
uważam, że dawno prawdziwego Putina nie ma. Okay? Mamy do czynienia z tworem, z wirtualną postacią, z wirtualnym awatarem, nazwijcie to jak chcecie. Ja uważam, że to jest sobowtór, to jest tylko twarz, to jest tylko koncept, za którą idzie koncept. W każdym razie pojawiło mi się takie jakieś dziwne odczucie, że zaraz będzie mowa i jakiś taki krzyk na świecie i takie wzbudzanie nadziei, że był jakiś zamach na Putina, czy próba zamachu na Putina i to będzie tak bardzo blisko, że prawie się uda, albo się uda, prawie się uda, raczej prawie się uda. Będzie bardzo dużo zamieszania, właśnie będziemy mieli bardzo duży dylemat, co jest prawdą, czy udało się, czy nie udało, bo jak się uda, to jedne media powiedzą, że się udało zamachowcom, drugie media powiedzą, że się nie udało, jedne media pokażą po prostu jakiś obrazek, drugie media pokażą, że jest na jakimś przemówieniu. Słuchajcie, nie wiem, taki jakiś oddech nadziei w tym wszystkim jest, bo właśnie interesy wojenne bardzo dobrze działały, to była dobra krowa dojna, to przestaje już być krową dojną, w związku z tym w tej chwili są roszady, jeśli mówimy o Związek Radziecki, nazwijmy to, są roszady, aby ustawić sytuację powojenną i żeby oczywiście od świata potem wydoić tyle pomocy humanitarnej, ile to tylko można. No dobra. Nie wiem czemu. Ja widzę coś takiego, że media będą krzyczały o jakiejś próbie zamachu na Putina w najbliższym czasie, robiąc wielu z nas ogromną nadzieję. Tak, ja sam, gdybym przeczytał taką wiadomość, pojawiłoby się taka iskierka nadziei, ale ja mam pełną świadomość taką, że to będzie tylko obalanie mitu Putina, że to nie jest prawdziwy człowiek i prawdziwego po prostu nie ma, to dwór czyni króla. Ja się będę przy tym cały czas upierał i twierdził, że i tak jest, jak jest. Słuchajcie, teraz jeszcze jedna rzecz, która po prostu chodzi mi po głowie. Mówimy o tym panu, który pojechał jako pełniący obowiązki z panem Tuskiem. Pojechali sobie do Stanów Zjednoczonych. Ten wydawałoby się ważniejszy, aczkolwiek ponieważ lubi długopisy, to dostał papeterię i długopis. Słuchajcie, bardzo brzydkie odczucia mam, jeśli chodzi o tą wizytę. Ten akt podenerwowania naszego PO, prezydenta, gdzieś tam jest raczej powiązany z tym, co on tam usłyszał, bo możemy go lubić albo nie, ale ja myślę, że to go trochę przerosło to, z czym się zetknęli na tych rozmowach z panem Bidenem. Nie wiem czemu, chodzi mi jakieś takie odczucie, że został podpisany rodzaj takiego układu o rozbiorach. Układu o rozbiorach, i to mówimy o układzie o rozbiorach na wypadek, gdyby do władzy doszedł Trump. Nie układa mi się to w żaden sposób logicznie, od strony zaraz mi ktoś powie, och, to trzeba się na polityce znać, to ja niestety pokażę po prostu, przepraszam bardzo, coś mnie za ten, tylko tyle może w ten sposób. Nie chcę udawać, że się znam na polityce. Nawet powiedziałbym, że polityki nie lubię, bo to jest po prostu, to jest tak jak branie się w prostytucji. Uważam, że pojechali spisać jakiś rodzaj dokumentu, w którym mowa jest o podziale terytorium Polski. Na wypadek, nie wiem dlaczego mi się pałęta w tym wszystkim ten Trump, na wypadek gdyby doszedł do władzy Trump. W każdym razie nie bez powodu poszło tutaj o sprawę jakiegoś kontraktu na broń i tym podobne rzeczy, bo Stany Zjednoczone szykują się na prowadzenie wojny, miałem nie używać tego słowa, Holender utnął mi zasięgi na YouTubie, po prostu Stany Zjednoczone nie wspomagają nas wcale, tylko przygotowują do prowadzenia regularnych walk na terenie Polski. Tyle w temacie.
albo przynajmniej przy polskiej granicy. Ha, 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 zabawiłeś się w Lichocką. Kto tu się zabawił w Lichocką? Boż, to jakieś komentarze. Trochę mi tu uciekły, sekundeczkę, ja zobaczę wasze komentarze. Słuchajcie, jest jedna rzecz tutaj, Anusia chyba podpowiada coś o samolocie. Ja pamiętacie, ja mówiłem, że tam coś miałem coś, jakieś przeczucia a propos samolotu. Zostało ogłoszone, że rzekomo była jakaś awaria. Nie, po prostu usunęli ładunki. Tyle w temacie, a nie tam awarie. Może w ten sposób, ale dobrze. Dobrze, ja tak po prostu, słuchajcie, ja mówię tak jak czuję, zwisa mi po prostu znajomość polityki, nie chcę udawać, że się znam na polityce, nie jestem politologiem, mam to w nosie, mam to gdzieś. Mówię o odczuciach emocjonalnych. Panowie zostali postawieni po prostu przed sytuacją, w której dokładnie zostało im pokazane, że nie mają tak naprawdę za dużo do powiedzenia. Jeden pan dostał papeterię i długopis, żeby sobie ewentualnie do ukochanej niemowy mógł napisać list, jak w razie czego, z bunkra. Został podpisany jakiś układ, dokładnie po prostu mówię tu o rozbiorach. Mówię tu o rozbiorach. Został zawarty układ. Tak jak była Jałta, podział, kto wschód dostaje gdzie i tym podobne rzeczy, tak tutaj taka sprawa została zawiązana. Dlatego no dobra. Podzieliłem się tym, co czuję. Jest jeszcze jedna wizja, która chodzi mi po głowie, nie do końca precyzyjna, nie zastanawiałem się nad nią. Będzie jakaś sprawa związana z dużą ilością, z jakimś pomorem, nie wiem, to się nazywa pomorem czy śnięciem ryb. Pomorem, skażeniem, czy na wyniku skażenia, czy czegoś nie do końca wyjaśnionym, śnięciem ryb, ale mówimy o jakiejś takiej masowej sprawie, jak jakiś czas temu, naprawdę masowej sprawie, jakimś masowym śnięciu ryb, ale to będzie na skalę wręcz, powiedziałbym, no wręcz europejską co najmniej, albo jeśli nie większą. Coś takiego mi się też pojawia. Dzisiaj nie mam za bardzo po prostu za dużo wizji. Jak widzicie, ja się dzielę tym, co jest, tymi odczuciami, które są. Zachłysnęliśmy się komedią pod tytułem Komisja Śledcza, natomiast co ja mam powiedzieć? Uważam, że Polska zostaje już w tej chwili powoli rozebrana, sprzedawana. Raczej może nie sprzedawana, zostali po prostu panowie przyparci do muru. Zdali sobie sprawę, że tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia. Zostali przygotowani na to, że na prowadzenie działań militarnych i zostali przygotowani na to, gdzie będzie leżała granica pomiędzy Związkiem Radzieckim Nowym a Zachodem. Księżna Kate. Anusiu. Dobre pytanie zadałaś. Ja się spróbuję nad nią po prostu skupić w tej chwili. Sekundkę. To znaczy, ja pewne rzeczy swoje wiem. Już. Ale mnie tam akurat specjalnie, powiem szczerze, postaci rodzina królewska mało zwisa. Zwisa i powiewa. Mam powiedzieć szczerze, jak czuję, czy mam to zawoalować i tak delikatniej powiedzieć. Nie wiem czemu, ale Anusia, dobre pytanie zadałaś, ale wchodzimy w temat po prostu, gdzie akurat dobrze wyczuwam energię tej kobiety, jeśli mówimy o człowieku, o typie człowieka, kim ona jest. I robi mi się po prostu jakoś dziwnie, takie dziwne uczucie przykre, bardzo przykre, dlatego że wiesz co, nie wiem czemu, mamy do czynienia z żywym trupem. Kojarzy mi się to, nie wiem czy pamiętasz. No, pewnie pamiętasz, bo jesteśmy podobnego pokolenia.
jak był pogrzeb Breżniewa, nie, tuż przed pogrzebem Breżniewa, tam było jeszcze, że Breżniew gdzieś tam przemawiał i on tak stał i tak machał ręką i to tak wyglądało po prostu, wiecie, jakby widać było, że jest tam czymś nafaszerowany, żeby stał, albo po prostu był nawet przykuty, że tak powiem, do jakiegoś słupka i ta ręka się tak dziwnie martwo poruszała po prostu jak u lalki. I ja mam wrażenie po prostu w tej chwili takie, że tylko ja nie rozumiem powodu. To są gierki te po prostu salonowe. To są te wszystkie, kto będzie królem, kto co i jak. I ja mam wrażenie po prostu, słuchajcie, żywego trupa. No, no co ja mam wam powiedzieć? Mam wrażenie osoby, która jest po prostu niesprawna, nafaszerowana lekami, podtrzymywana przy życiu. Umysłowo już gdzieś przebywająca w innym świecie zupełnie. Bardzo duże skojarzenie, bardzo dużo mi się pojawia, bardzo dużo niedobrych skojarzeń. Pojawia mi się skojarzenie takie, wiesz, jak jest ta choroba, która powoduje zanikanie mięśni, po prostu stwardnienie rozsiane, tego typu rzeczy. Tak jakby ona zanikała. I ja powiem ci szczerze, mam wrażenie takie, że nie rozumiem tylko powodu. Specjalnie puszczają te zdjęcia, jak to ona tam z rodziną, wszystko fajnie i tak dalej, podczas gdy tak naprawdę najprostsze byłoby prawdopodobnie powiedzieć, jak sprawa jest, wygląda naprawdę. Że jest to osoba, która jest umierająca już tak naprawdę. Ja to tak czuję. Obym się mylił. No bo jaki byłby, nie, to teraz weźmy tak na logikę, no jaki byłby inny powód kombinowania z takimi rzeczami? Po co? Że tego nie do końca rozumiem, po co? Karol chory, no chyba że o to chodzi, no, że rzuciłoby to na wizerunek całej rodziny, że jedna odjeżdża osoba, jedna chora, ten, że wszystko się sypie, jak domek z kart. Nie wiem, nie rozumiem. No, powiem szczerze, naprawdę nie rozumiem. Widzę jakieś takie, naprawdę, słuchajcie, masę fałszu w tym wszystkim. Masę kombinowania, masę jakichś takich po prostu potrójnych, poczwórnych gambitów, przepychanek, szachowania po prostu informacją. Na pograniczu jakiegoś dziwnego obłędu, histerii, paniki, powiedziałbym, nie do końca zrozumiałe, jeśli mówimy o atmosferze, w ogóle, o atmosferze na tym, w dworze, że tak powiem, szacownej, za przeproszeniem, rodzinki. Odważę się powiedzieć jedną rzecz. Że niedługo czeka nas pogrzeb Kate. Nie wierzę, tutaj mam focha, napisał tutaj, kto rzucił klątwę i tym podobne rzeczy, nie wierzę w klątwy. Ja myślę, że to jest po prostu kultywowane zło rodzinne, tradycja rodzinna. Tu nie ma klątwy, tu po prostu królestwa, rodziny królewskie w Anglii, jak się historię popatrzy, to się, słuchajcie, brat brata zażynał. Jeden król to tam chyba 7 czy 8 żonom głowę uciął. Mordowali się. Truli się, nie mówiąc już o tym, że tam jest skażenie również genetyczne, bo jest po prostu za bliskie powiązania, były biologiczne pomiędzy innymi i tak dalej. To jest wynaturzenie i to jest po prostu gdzieś zło, które jest celebrowane od tysięcy lat. To jest takie samo zło, jak jest zło w Watykanie. Watykan jest tak naprawdę tylko i wyłącznie przedłużeniem, albo przeformowało się cesarstwo rzymskie na cesarstwo, przepraszam, na papiestwo. No, zmienili nazwę, stworzyli się cesarstwem religijnym i mają zasięg o wiele lepszy nawet chyba niż Rzymianie mieli jako cesarstwo. Struktura nawet została ta sama. Cesarz, papież, podwładni, cały mechanizm w ogóle działania tego wszystkiego. To jest 2000 lat tradycji zła, szlifowania zła, wykorzystywania. Po prostu to są, ja bym powiedział, to są, niektórzy sobie przekazują specjalnie księgi, jak pewnymi rzeczami po prostu zarządzać, jak się pewnymi rzeczami
jak pewnymi rzeczami po prostu dysponować. To jest wiedza, to już jest wręcz, wiecie, no, na zasadzie jak się miało dziadka bankiera, ojca bankiera, to człowiek sam jest bankierem już z założenia, bo po prostu wyniósł to z domu. Także nie ma, tam nie ma klątwy, nie ma potrzeby klątwy. Nie ma potrzeby klątwy, skoro mamy do czynienia ze złem samym w sobie, które po prostu... A kim jest Kate dla rodziny królewskiej? Nikim. Jakby w razie czego przyszło co do czego, to jej też można poderżnąć gardło i zostawić po prostu psom na pożarcie. To w tej rodzinie, w tym klanie rodzinnym, który funkcjonuje już kilkaset tam lat, tak? Mordowanie się wzajemne i tropienie się wzajemne i trucie i ucinanie łbów było po prostu normą. Więc po co klątwa? Że się ktoś rozchorował? Nie rozchorował się tak samo jak zwykły człowiek, bo to są ciągle, mimo wszystko, zwykli ludzie, którzy się rodzą i umierają, którzy są zdrowi albo chorują. To nic ich nie różni. To jest tylko urojenie tej tak zwanej błękitnej krwi. Nic ich nie różni. No, może różni tylko to, że mają więcej wad genetycznych, po prostu wynikających ze zbyt bliskich powiązań rodzinnych i tak dalej. No, teraz już się nie trują, pisze Renata, ale giną w wypadku, na przykład jak Diana, prawda? Zginęła bidula w wypadku. W wypadku. Albo zadławi się ostrygą, nie? A przypadkiem i lekarz nie zdąży. Dobra, także tyle na temat Kate. No co ja mam powiedzieć? No ja bardzo źle wyczuwam energię Kate. To jest bardzo wygasająca energia. I nie rozumiem, dlaczego, po co to wszystko się dzieje. Ja nie wiem, musiałbym może wejść troszeczkę bardziej w te zależności, poczytać, kto tam do tronu się będzie pchał i tak dalej, bo jak mnie nie wiem, który tam, to trzeba by się doszukać, kto tam do tronu pierwszy, który, po kim, co, jak, co, tak. No nawet po obejrzeniu serialu Crown, czyli Korona, powiem szczerze, jak słuchamy o tych regułkach, kto pierwszy tam w sukcesji jest, a kto 30, a kto 28 i dlaczego, co, no Jezu, no tak, ale to jest korporacja, która funkcjonowała tyle czasu i urabiała po prostu te rzeczy. Nie, Renato, ja nie mówię dlaczego, bo tutaj piszesz, bo ma anemię z endometriozą. Ja tutaj nie mam problemu z wyczuciem, dlaczego ona jest jak jest. Ja mam problem z wyczuciem, zrozumieniem, dlaczego jest to tak tuszowane w taki głupi sposób. To nie jest również przypadkowe, że to zdjęcie wyszło i wyszło w takiej formie, żeby szybko się ktoś doszukał. Ktoś próbuje po prostu jednocześnie pod płaszczykiem przykrywania pewnych rzeczy przefiltrować, przepuścić pewne rzeczy, żeby wywołać większy niepokój. I tego nie rozumiem po co. Chciałbym kiedyś zrozumieć, może zrozumiem, wtedy się z wami podzielę. W każdym razie czeka nas pogrzeb. Ja uważam, że czeka nas pogrzeb niedługo. Kochani, zrobimy przerwę. W czasie tej przerwy, a no tak, może tak, bo to świry zawsze ma być piękne i zawsze ma być zdrowa i młoda, doskonała. Właśnie to jest to, co Renato powiedziałem. Tutaj troszkę ci tutaj, tu się z tobą zgadzam. Że to jest tak zwane utrzymywanie wizerunku, tak? Król, królowa i jego rodzinka nie mają zawsze być piękni, zdrowi, rozumiesz, i doskonali. Bóstwa. Mają być bóstwami. A jak bóstwo może być chore, prawda? No, czasami królowi, ale królowi wolno, nie? Królowi wolno czasami powiedzieć, że jest chory i po prostu, no dobra, królowi wolno. Takie uchylenie, żeby to tak bardziej ludzki ten król był. Ale mimo wszystko to trzymanie wizerunku, trzymanie czegoś takiego, czy to były czasy Bryżniewa, czy tego. Przecież to jak człowiek na ziemi długo funkcjonuje, tak zawsze kombinowali. Jak kurczę umarł, to potrafili tam... Boże, najlepiej to jak chcieli jednego papieża poszarpać i przed sądem postawić, to wzięli jego zwłoki, posadzili na tronie po prostu, żeby siedział jako wiecznie żywy. No tak, może tak.
gubią się już w tej chwili. Ja uważam, że od czasu w ogóle, kiedy król się stał królem, to w ogóle zaczęło się sypać. Ja uważam, że cała ta monarchia jest po prostu w rozsypce i to już jest końcówka. To są ostatnie podrygi gnijącej ostrygi. To nie są ludzie, którzy po prostu... Karol na pewno nie jest kimś, kto by dał sobie radę z pewnymi tematami i to jest też... jak to są te sygnały, które mówią o tym po prostu, że to gnije, że to się rozpada. To się rozwala. I właśnie, i tu upiorna symbolika, jak tu Tomasz pisze, fajnie, upiorna symbolika zaczyna się sypać, zaczyna się kruszyć. Wampirom wypadają zęby. Tak, dobra, zrobimy chwileczkę przerwy, by uspokoić nerwy i przejdziemy do karciochów. Tak, będzie trochę karciochów dla paru tam osób, które dały wsparcie, tudzież wylosowanych za parę minut przerwy, czyli zróbmy 10 minutek przerwy, jest 20:43. To zróbmy do 20:53. Przerwę. 10 minutek. OK? Luzik? A w międzyczasie macie możliwość fajną taką zrobienia jednej takiej bardzo prostej rzeczy. Zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia komentarza pod wideo, zostawienia łapci. Zostawcie łapcie. Jak wrócę, to chciałbym, żeby tych łapek było... Ile tam łapek? Kto mi doniesie? Ile jest łapek? Ile jest łapek? Kto mnie doniesie tu raz? Ile łapek jest? O, dziękuję Anusiu za zaszerowanie linku, po prostu gdzie można łatwo kontaktowe informacje do mnie znaleźć. No ja już się staram tak na różne sposoby, jak można do mnie informacje. No przecież to jest tak proste, wystarczy Google wrzucić i znajdziecie i e-mail, i telefon, wszystko. Tylko 131 łapek? To ja się tu flaki wypruwam sobie, a wy tu tylko te... Nie, no wstyd, no. 446 to jest osób oglądających, a 135... Nie, no dajcie spokój, no nie wstyd wam, no. No ładnie to tak, no łapeczki tutaj, kurczę, dajcie też te łapeczki, niech się nażre ten algorytm. Tym bardziej, że prawdopodobnie będzie to wideo przycięte po tym, co powiedziałem dzisiaj. Powiedziałem o zamachu, tak? Powiedziałem o słowo wojna użyłem, no to po prostu i szłutno tam zasięgi, no to bez łapeczek i bez komentarzy po prostu zdechnie, to pójdzie to. Się człowiek produkuje i tu nie chcą łapek dać, no. To dajcie, że aż ten kule, prosić się, no. Nie, no dobra. Kochani, zostawcie łapeczki. Słuchajcie, ja wam powiem szczerze, mi prywatnie te łapcie zwisają. To nie jest dla mnie tak zwany validation fix po prostu. Ja tego nie potrzebuję. Potrzebują te cholerne maszynki po prostu, które decydują o tym, czy w ogóle wideo jest widoczne, czy docierają powiadomienia, czy nie. Nie zostawiacie łapek, to potem nie dziwcie się również, że na przykład niektórym z was powiadomienia nie docierają, bo to są wszystko maszynki. Ja w tej chwili, słuchajcie, bardzo dużo siedzę, tak jak wam powiedziałem, dokończam następne książki do publikacji. I siedzę w tej chwili, wszedłem w temat robienia reklamy na Amazonie, tak? Czyli krótko mówiąc, macie książkę na Amazonie, no i chcecie ją wesprzeć reklamą. Słuchajcie, po prostu jakbym miał włosy jeszcze na głowie, to prawdopodobnie do dzisiaj bym je wszystkie wyrwał. To jest coś nieprawdopodobnego. Jak bardzo trzeba się wdłubać po prostu w jakieś słowa kluczowe, w jakieś parametry, w jakieś statystyki, żeby w ogóle reklama, za którą jeszcze wypłacicie, żeby w ogóle została zobaczona przez kogoś, kogo może zainteresować, na przykład tematyka książki, którą chcecie mu zareklamować. Po prostu, słuchajcie, ja wszedłem w to, chociaż tego nie lubię, takich rzeczy, Ale no niestety żyjemy w świecie taki, no po prostu jest co z tego, że książka jest. Ona się tam sobie sprzedaje, ale no po prostu no, chodzi o to, żeby trochę się z rozmachem sprzedawała większym. To trzeba wesprzeć reklamą. I słuchajcie, ja myślałem, że to jest jakieś tam proste. A to już 2 miesiące po prostu siedzenia dzień w dzień, dłubania w tym wszystkim. Słuchajcie, po prostu to idzie zwariować. To jest, ja nie wiem dla kogo to jest robota, ale taki jest ten świat. Wy możecie sobie piękne wideo zrobić, super wideo, no dosłownie film Spielberga możecie wrzucić na YouTube'a. I jeśli nie łykną go algorytmy poprzez te łapki, komentarze i tam jakieś inne pierdoły, po prostu ten film nikt go nie zobaczy. Dlatego ja zawsze mówię, słuchajcie, zostawiajcie, bo no muszą się te algorytmy nażreć. No, nie poradzimy na to nic.
No, Wojtek się tu tak naprodukuje, YouTube mnie nie powiadamia, no pisze Anusia. No właśnie. A ty się naprodukujesz. I to w ogóle od YouTube'a powinnaś, kurczę, że tak powiem, priorytetowe powiadomienia Anusia dostawać. Za te wszystkie komentarze, które ty zostawiasz. Za, nie wiem, wspomaganie po prostu widzów. To kurczę, to YouTube powinien ci normalnie, specjalnie jakieś, nie wiem, ekstra VIP konto zrobić. Dobra, łapeczki zostawiajcie w międzyczasie, robimy sobie tą przerwę do 50:53. O kurczę, 6 minut będę miał. Dobra, 6 minut będę miał przerwę, wy będziecie mieli też 6 minut. No. Za parę minut się widzimy. Przerwa. Chwila przerwy.
No dobra, jestem z powrotem. Rozgrzewka, chwileczkę, taki sygnał, żebyście tam usłyszeli. Mam nadzieję, że sobie jakąś kawkę, herbatkę wzięliście czy coś. I robimy karciochy. Oczywiście Anna G. za wsparcie, jak zwykle, regularne, zawsze dziękuję. I no, będzie dla ciebie karciocha. Ania zawsze wspiera kanał, już jak długo pamiętam. Jakby było fajnie, kiedy tak każdy, kurczę, wspierał. Aniu, słuchaj, wyciągam ci kartę i powiem ci szczerze, i ciekawa jest, bo wiesz co, jakby ją wytłumaczyć, ona wygląda na taką czarną. Co jest zabawne w tarocie, jest mianowicie to, że karty czarne wcale nie są czarne. I to było zrobione chyba, myślę, specjalnie przez kogoś, kto, przez panią Pamelę Smith, czy jak ona tam się nazywała, żeby nie każdy rozumiał po prostu, z czym ma do czynienia. No, troszeczkę zawoalowane. Ta karta mówi o wychodzeniu, słuchaj, z koszmaru, wychodzeniu z opresji, wychodzeniu, budzeniu się z koszmaru, otwieraniu oczu. To jest taki moment, kiedy się budzisz, zdajesz sobie sprawę, że to był tylko sen, to był tylko koszmar, to już tego nie ma, już wchodzisz po prostu w dzień, w coś lepszego, w coś fajniejszego. To jest wybudzanie się, otrzepywanie się. Resztki jeszcze jakiegoś stresu, takich rzeczy po prostu gdzieś pozostają w człowieku zawsze, bo to wiadomo, jak się człowiek z koszmaru wybudzi, to cholera potrafi go jeszcze przez pół dnia trzęść, nie? Ale ta karta po prostu daje właśnie ten taki sygnał. To jest moment budzenia się, to jest moment wyłażenia z czegoś niedobrego. Moment otrząsania się z czarnych, niedobrych, ciemnych energii. I to jest coś, co będzie ci towarzyszyło w tym tygodniu. Właśnie otrzepywanie się. Jeszcze czasami coś cię może tam wkurzyć. Jeszcze czasami po prostu gdzieś tam po plecach chodzić. Coś ci jeszcze przeszkadzać. Ale będziesz coraz więcej miał tej świadomości, że to już jest przeszłość. Że to już jest za tobą. Że niedobre rzeczy są za tobą. I wtedy warto się rozglądać i dostrzegać rzeczy pozytywne, dobre, ciekawe, interesujące, miłe, fascynujące. Najlepiej wtedy się rozglądać z pełną świadomością, mówiąc sobie, kurczę, no już mam za sobą. Teraz pora się otrzepać, głowę do góry podnieść i iść dalej. Także ta czarna karta, pozornie czarna karta, dziewiątka mieczy, jest tylko pozornie czarna i pozornie niedobra. O, to jest bardzo dobra karta, niosąca właśnie wybudzenie. Ponieważ są to miecze, to tutaj jeszcze jest takie podkreślenie, że w otrzepywaniu się z koszmaru przydaje się... to moje dziecko, ta moja gaduła. Kwacztante. Trochę jak na bazarze. Słuchajcie, cały czas tylko gada z koleżankami. Dobra. Słuchaj, Aniu. Wróćmy do tych mieczy. Miecze, czyli intelekt, inteligencja, rozum, pomagają się wybudzić z niedobrych spraw emocjonalnych. Czyli doprowadzanie do porządku, otrzeźwienie, otrzepanie się. Do tego jest potrzebny rozum, inteligencja, matematyczne planowanie, matematyczne wręcz podejście, bez emocji, na zimno. To był tylko sen. Teraz się odcinam. Chociaż nie, wiesz, no o snach to wiesz, jakie mam pojęcie, jakie mam poglądy, bo na warsztatach też o takich rzeczach po prostu mówimy, jak właśnie sny i one są bardzo potrzebne, ale tutaj symbolicznie mówimy, tak? To był tylko sen. To był tylko koszmar. I właśnie to takie myślenie logiczne. To było tylko, aha, to było tylko to. To było tylko to. Zrobiłam to, zrobiłam to, zrobiłam to, zrobiłam to. Wychodzę na prostą. Trzymaj się tego. Trzymaj się tego. Dobra, Eugenika. Dla Eugeniki będzie karciocha. No, no ciekawa karciocha. Ciekawa karciocha, aczkolwiek no, może nie aż tak pozytywna. Trójka mieczy. Słuchaj, to jest karta... Karta uczucia bycia oszukanym, zranionym przez osoby bliskie. Oszukanym, zawiedzionym. To jest karta zawiedzenia, to jest karta rozczarowania, to jest karta, wiesz, jak to się mówi, po prostu czasami spodziewasz się po kimś czegoś dobrego, a tu ci weźmie po prostu nóż, jak to się mówi, nóż w plecy wsadzi.
Nie jest to bardzo pozytywna karta, ale to jest też karta na swój sposób oczyszczająca. Potrzebne jest czasami to zranienie, potrzebne jest czasami to uczucie po prostu bycia oszukanym, żeby wreszcie, znowu tutaj są miecze, użyć intelektu, aby wyjść na prostą. Miecze są bardzo ściśle związane z inteligencją, z rozumem, ze zwycięstwem jakby rozumu. Jest po prostu miecz i jest ostry jak słowo, jest ostry jak po prostu, nie wiem, umysł matematyka czy fizyka. To zranienie jest czasem potrzebne, po prostu musimy to poczuć po to, żeby odciąć się na przykład od osoby, która nas zraniła, odciąć się od energii tej osoby, bo czasami nie zawsze możemy się osoby pozbyć, prawda? Musielibyśmy tam ukatrupić, zakopać po prostu najlepiej pod betonem w piwnicy. Ale czasami no, nie możemy, natomiast możemy się odciąć energetycznie, nie pozwalać energii tej osobie, aby na nas wpływała i nas rozczarowywała. Jest też coś takiego, jak się mówi, jak cię ktoś oszuka raz, to jest to jego wina, jak cię oszuka drugi raz, to już jest twoja wina. Czyli krótko mówiąc, też jakby tutaj jest energia trzech mieczy przebijających serce. Po to jest to rozczarowanie, żebyśmy się nauczyli, że do pewnych osób, do pewnych ludzi należy troszeczkę ograniczyć zaufanie, ograniczyć ich wpływ energetyczny, nie wierzyć im zbyt ślepo, tylko jak rozum mówi, że coś jest nie tak, to znaczy, że coś jest nie tak. Także możecie troszeczkę coś przykrego w tym tygodniu czekać, ale pamiętaj o podtekście tego wszystkiego. To też jest potrzebne po to, żeby mieczem, intelektem poodcinać się od rzeczy, które są niekorzystne w twoim życiu dla ciebie. Okej, widziałem jeszcze trzecie wsparcie. Zaraz będziemy losować poza wsparciem również. Sekundeczkę, trzecie wsparcie. Gdzieś mi tu zniknęła dziewczyna. No, sekundę. Ewa Krzywdzińska. Sekundkę. Obrazek robimy. O, obrazek. Słuchaj, dziwna karta. Ósemka kielichów. To jest karta odejścia. Karta zostawienia czegoś za sobą. Karta zmiany. Karta ruszenia w nową drogę, która jest całkowicie nieznana, nieokreślona. Jest to smutna karta. To jest zostawianie czasami domu rodzinnego za sobą. To jest zostawianie przyjaciół, to jest czasami zostawianie pracy, zostawianie doczesnego, obecnego życia na rzecz czegoś nowego. To jest palenie mostów. To jest troszeczkę taka enigmatyczna, troszeczkę ciężka karta, dlatego że ona mówi po prostu o zmianach energetycznych, że pewne jakby kielichy, pewne emocje zostały już wylane, porozlewane i pora na odświeżenie, pora na coś nowego, ale to coś nowego jest jeszcze nieznane. To jest karta, która mówi, że trzeba również zrobić krok w kierunku czegoś nieznanego, zostawiając pewne rzeczy ze sobą. Jak śpiewał ktoś, jak to śpiewał w tej budce suflera, co ja przerabiam, zawsze mówiłem nie budka suflera, tylko sutki buflera, to była taka piosenka i tam był taki tekst spalone mosty, to najlepsze w życiu, to najlepsze w życiu start. Co to była za piosenka? Spalone mosty to najlepszy w życiu start. Nie pamiętam tytułu tej piosenki. Ta karta po prostu mówi o tym czasami, że trzeba zrobić pierwszy krok w kierunku nieznanego. Czasami trzeba spalić most po to, żeby zrobić ten krok w kierunku nieznanego. Ale trzeba mieć również dużo nadziei, dlatego że nieznane wcale nie świadczy złe. My się boimy nieznanego, ale tak naprawdę, gdybyśmy się dobrze zastanowili, to całe życie, każdy dzień jest odkrywaniem czegoś nieznanego, czegoś nowego i na tym chyba życie polega. Dobra, następna karta. Maka, babcia, co ty ode mnie dzisiaj chcesz, słoneczko moje psie? Przecież byłaś ze mną, wyprowadziłem cię, specjalnie cię wyprowadziłem. Coś koniecznie się tu pchasz i ja nie wiem po co. Coś tutaj kombinujesz. Coś ten mój pies kombinuje. Sekundeczkę, Maka. Sekundkę.
Słucha. Co pies chce? Ciekawa karta maka. Maka, maka, maka. Karta. Czwóreczka buław. To jest karta trochę wesela. To jest karta trochę cieszenia się. Takiego cieszenia się w rodzinie. To jest karta zawiązywania związku. To jest karta ślubów. To jest karta wesela. To jest karta generalnie pozytywnej radości. Twardo stojącej na nogach pozytywnej radości. Baldachim, baldachim ochronny. Tam na niej, jak zobaczysz, jest taki po prostu baldachim. Po co ten baldachim się robi na weselach, na przykład żydowskich? To znaczy, ja nie wiem, ja tylko zgaduję. Trzeba by zobaczyć w tradycjach, po prostu się doczytać, po co te baldachimy były. To, ale on, baldachim jest czymś ochronnym, jest czymś, co osłania, prawda? Czyli jesteś chroniony. Ta karta chroni cię przed czymś, chroni cię pozytywną energią, pozytywny klosz nad tobą przez najbliższy tydzień. Może w ten sposób. Szukam takiego odpowiedniego słowa, wiesz, żeby to określić. Pozytywny klosz, który cię przykrywa, który cię okrywa, który cię osłania. Dużo pozytywnej energii i jednocześnie pozytywnej osłony. Ok? Troszeczkę jakby taka szklarnia wokół ciebie się budowała. Dobra? Ok? Czyli bardzo pozytywna karta. Bardzo pozytywna karta. Dobra, Kinga M. Dziękuję ci oczywiście, Maka, za wsparcie. Teraz Kinga M będzie. Bum. Sekundeczkę, bo ja tu, wiecie co, pomieszałem z tymi kartami po prostu straszliwie sobie. Znaczy dobrze nie, bo się potasowały, tylko że mi się zaraz te porozsypują na podłogę. Ja jestem straszny bałaganiarz na moim biurku, tak woli, ja wam nigdy biurka mojego nie pokażę. Bo, o, ciekawa karta, ciekawa. Wychodzi karta zmartwychwstania. Słuchaj, jednym słowem wracasz do żywych. Ożywienie, odświeżenie energii, rozpoczęcie życia na nowo, rozpoczęcie myślenia na nowo, nowy oddech, nowe nadzieje, nowe możliwości, otrzepanie się z prochu, wyjście z marazmu, wyjście ze stagnacji, wyjście ze wszelkich blokad. Ok? Popcia, co ty chcesz ode mnie dzisiaj? No, no na co chyba, mój pies chce chyba z wami, na... sekundeczkę. Monika, już Monika B, wyciągam ci kartę, sekundeczkę. Popcia, no wezmę cię na kolanka, ale daj mi najpierw kartę powyciągać, tak? Dobrze? Monika B. Pora na to, żeby zabrać swoje, że tak powiem, zabawki, zadbać o swoje interesy po prostu i gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Skorzystać energetycznie na tym, co się dzieje wokół ciebie. Zadbać o swoje interesy. To jest karta, która bardzo wyraźnie mówi. Zadbaj wreszcie do cholery o swoje interesy. Zadbaj o swoją energię, o twoje miecze. O to, co ty chcesz, o to, co dla ciebie jest ważne. O to musisz zadbać. Nawet jeśli będziesz mieć takie uczucie, że robisz to wbrew i nie do końca w zgodzie z, po prostu z innymi ludźmi. Ale to jest karta, która mówi, po prostu między oczy ci mówi, upomnij się o swoją energię. A jeśli to nie działa, upominanie się, zabierz choćby nawet podstępem. Odzyskuj swoją energię. Nie daj się okradać. To ty okradaj z energii, a nie ciebie. Ok? To jest bardzo, bardzo jakby ważny przekaz na ten tydzień dla ciebie. To jest bardzo ważny przekaz na ten tydzień dla ciebie. Skorzystaj na tym, że inni sobie głowy po prostu urywają. Skorzystaj na tym, wyciągnij swoje wnioski, wyciągnij swoje i idź po swoje. Idź po swoje, wreszcie. Nie czekaj. Sunflower, dziękuję serdecznie. Otrzymasz pracę, to ci mogę od razu powiedzieć. Otrzymasz pracę, to ci mogę od razu powiedzieć. Sunflower, ja uważam, że otrzymasz pracę. Ale jest tutaj jedna karta, która mi po prostu jakby podpowiada w tym wszystkim jeszcze. Karta maga. Wiesz co? Nie każdy to lubi, ale ja ci muszę to powiedzieć. Karta maga mówi o tym, że to ty decydujesz. Więc jeśli masz jakieś wątpliwości i tak dalej, to uważaj, żeby ich nie stworzyć i nie przyciągnąć. To ty decydujesz o tym, to ty masz wpływ na to, co się będzie działo. To nie ktoś, kto z tobą będzie rozmowę przeprowadzał, tylko to ty decydujesz o tym przebiegu rozmowy, jak ta rozmowa przebiegnie i przebiegnie na twoją korzyść. To ty jesteś tym kluczem do całej sytuacji. Ty masz w tym momencie, w tym tygodniu kartę maga przy sobie. To jest karta stwórcy, to jest karta kogoś, kto tworzy. To ty tworzysz swoją rzeczywistość. To ty tworzysz to, co się wokół ciebie dzieje.
Więc pół żartem, pół serio. Jest w tym taki też pewien przekaz. Jeśli spotykasz osobę, która jest dla ciebie złośliwa, mając kartę maga przy sobie, to ta karta ma, to troszeczkę jest ta sugestia taka, że tą osobę się przyciągnęło, wiesz, że jest twoim tworem. Także pamiętaj, mag musi myśleć pozytywnie i musi tylko i wyłącznie skupiać się na dobrych rzeczach, bo jest ryzyko, że może sobie namieszać po prostu, bo jest w stanie przyciągnąć wszystko, wszystko co innego. O pracę to ty się nie bój, bo ja nie wiem czemu ja cię czuję po prostu przy pracy i do dużej ilości pracy i to dobrze płatnej pracy. A to się nie bój, to jest moje pierwsze odczucie, które ci mówi. A to co karta mówi, to jest dodatkowa sytuacja. Okej? O kurczę, głos zaczyna mi wysiadać, kochani. Dziękuję wam wszystkim serdecznie, przeogromnie za wsparcie. Amelia, tutaj, słuchajcie, pamiętajcie, jak możecie jeszcze kanał wspierać. Udostępniając tą transmisję dalej. Jeśli jesteście na Facebooku, udostępnijcie ją dalej. Jeśli jesteście na YouTubie, prześlijcie linka do tej transmisji dalej. Możecie wspierać poprzez zostawianie komentarzy. Im więcej komentarzy zostawiacie, tym lepiej. Dla kanału oczywiście, dla algorytmów, bo one się najedzą. Wtedy to wszystko będzie działać. Także wspierać kanał możecie na przeróżne sposoby. Niektórzy wspierają robiąc jakąś małą wpłatę, inni wspierają po prostu w taki sposób, na przykład, że udostępniają transmisje na swoich profilach, na jakichś tam grupach dyskusyjnych i tak dalej. Możecie to robić na przeróżne sposoby. Dobrze, to teraz Amelia dla ciebie karciocha, ok? No niestety, Amelia, żebyś mnie się nie wystraszyła, ja żartuję, jestem niestety. Bardzo dobra karta, to jest karta śmierci. A jeśli już nie pierwszy raz zaglądasz na ten kanał, to wiesz, że karta śmierci nie ma nic wspólnego ze śmiercią. Jest to karta, która ucina łeb problemom. To jest karta transformacji, to jest karta, która rozwala, ucina po prostu łeb wszystkiemu, co niedobre, wszystkim negatywnym energiom, żeby zostawić miejsce na odrodzenie, na coś nowego, coś pięknego. Karta śmierci jest, ja to zawsze mówię tak, to jest karta, która ucina łeb negatywnym energią. Koniec, kropka. No, także w tym tygodniu dużo zmian możecie oczekiwać, bo to się przejawia w bardzo różne sposoby. Na przykład traci się kogoś, kogo się uważało za przyjaciela, bo się okazuje, że to była szuja, a nie przyjaciel. To właśnie karta śmierci robi coś takiego. Ucina łeb, odcina tego człowieka od ciebie. Robi miejsce na kogoś, kto może być prawdziwym przyjacielem. Czasami ta karta, dla niektórych były takie sytuacje, że ktoś tracił pracę. Dlaczego tracił pracę? Dlatego, że sam nie zrezygnował z tej pracy, nie poszukał czegoś nowego, więc w końcu został wyrzucony z pracy po to, żeby wreszcie dostać kopa w D, po to, żeby znaleźć pracę po prostu taką, która jest idealna, która jest o wiele lepsza, która jest o wiele bardziej korzystna. Miałem takiego, to ci podam taki przyjaciel, działanie właśnie karty śmierci w praktyce. Miałem kolegę aktora w teatrze, który po prostu bardzo dobre recenzje dostawał i tak dalej. Wtedy zarządzał tym teatrem taki dyrektor Szuja. No i dyrektor Szuja najpierw mu nagadał, jakie to propozycje będzie miał dla niego, w ogóle młach, 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 a potem koledze pod drzwi w chamski sposób wsunął wypowiedzenie. To była taka po prostu prymitywna szuja, ten człowieczek po prostu, który został tym dyrektorem. On tam potem dostał jakiś wyrok sądowy, zakaz obejmowania tym. Ja długo będę mówić. Ale to była taka menda śliska, słuchajcie. Po prostu nawet nie był w stanie twarzą w twarz podczas rozmowy w gabinecie powiedzieć koledze, że no nie widzi go w tym teatrze, niech szuka czegoś. No nie, to wsunął wypowiedzenie pod drzwi. No i ja zobaczyłem tego kolegę na balkonie po 3 dniach. Wyglądał bardzo źle. Tam dużo spirytusu kupowanego na kaliskim bazarze zostało chyba wypite. No i tak machnął do mnie ręką. I mówił, chodź, wpadnę do mnie. Mój dobra, wpadnę do ciebie. Spojrzałem na niego i to był taki obraz, o którym ja wiedziałem, że albo się stoczy całkowicie chłopak, albo się z tego otrząśnie i podniesie. Spotkaliśmy się prawie dwa lata później. Słuchajcie, pierwszy raz go zobaczyłem w garniturku, ogolony i tak dalej, zadbany, uśmiechnięty, pędem, odbudował swoje małżeństwo. Otworzył sobie wtedy jakąś tam małą działalność gospodarczą, coś tego i po prostu powiedział jedną rzecz, że wtedy ten dyrektor, on wtedy w tym momencie, kiedy to się wydarzyło, nie wiedział. Ale zrozumiał to po jakimś czasie, że ten dyrektor, dając mu to wypowiedzenie pod drzwi, zrobił mu najlepszą przysługę w życiu.
musiał zostać wywalony z teatru, żeby się podnieść i sięgnąć po coś więcej. Tak mniej więcej to wyglądało te ileś lat temu. Autentyczna historia. Ale nie będę zdradzał zbyt wielu szczegółów, bo to też nie o to chodzi. Ale to jest właśnie, jak karta śmierci potrafi działać. Że potrafi zrobić jakieś wydarzenie, które jest bardzo nieprzyjemne, ale konieczne, żebyśmy wreszcie zrobili miejsce, mieli i sięgnęli po coś lepszego. Ok? I to jest karta dla ciebie. Niestety, kochani, wybaczcie, nie dam rady już więcej. Głos zaczyna już chrypieć. Amelia, widzisz, pisze, że to dziwne, bo ja właśnie tak zostałem zwolniona w styczniu. Po to, żebyś znalazła o wiele lepszą pracę dla siebie. Taką, którą będziesz lubić, której będziesz czuć się dobrze. Kochani, trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Kto mi doniesie, ile tam łapeczek jest? A, dziękuję, no tak jutro moje urodziny. No ja się nie chcę przyznawać po prostu, ile, no. Stary się robię, no 51 mi jutro stukało. I ja się ciągle czuję 18, a to 51 stuka jutro. Ale dziękuję za życzenia. Ja nie obchodzę urodzin, tak naprawdę, powiem szczerze, i zawsze mi to jakoś mi to bardziej przeszkadzało niż ten, ale dziękuję za życzenia. No wiadomo, jak ktoś się złoży, no to tego, no tak, jutro 18. Któraś tam z kolei. Dobra. Ja wam też, każdemu, kto ma jutro urodziny, też życzę wszystkiego dobrego. Ja tam żadnego party nie robię. Ja wolę nie pamiętać, ile mam lat. Wolę zapominać takich rzeczy. Ja się młodo ciągnę. Czyli jestem ciągle młody. Młody i pełen energii, jak widać. No, jedyne, co mi się marzy, to teraz, żeby tak troszeczkę wrócić do tego 30 kilo wcześniej. No to jest jedyna rzecz, której może bym chciał. Ale to się załatwi. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Całuję was w noski. Do zobaczyska. I poczekajmy, no niechżeż ten Putin już tam, kurczę, niech już tam zrobią ten zamach, niech go tam wykończą, niech się to wszystko zmieni, się uspokoi, no. Przydałoby się trochę, bo z tymi, powiem wam szczerze, tymi cybernetycznymi cyrkami jakimiś i tak dalej, to chyba wszyscy mamy powoli dosyć, nie? No. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do przyszłego tygodnia jakoś, nie? No, pa, pa.